Witajcie serdecznie widzowie w kolejnym filmie na kanale i witam Was w kadrze stojącym, po raz pierwszy od dwóch lat. Sprawdziłem sobie ostatni raz, nagrywałem w kadrze stojącym w grudniu zeszłego roku i to też było właśnie Q&A. Jakoś tak po prostu, nie wiem, zobaczyłem to stare Q&A, zobaczyłem, że są w kadrze stojącym i uznałem, że ej, może nagrywam sobie też w kadrze stojącym, czemu by nie jakoś tak... Postać sobie czasami do no odmiany, co tak ciągle mam siedzieć. Sobie wstanę, stanę sobie znowu przed moim statywem i sobie znagam. Jeszcze z mikrofonem krew, to wygrzebałem go gdzieś tam, miałem i sobie go używam. Mam nadzieję, że w ogóle dobrze mnie słychać z tym mikrofonem. Mam nadzieję, dajcie znać, czy wszystko jest ok. No i jeszcze co mam to samą koszulkę. No samą koszulkę, którą miałem na poprzednim QA, tylko że no po prostu jestem teraz chudszy. No i dobra, słuchajcie, dzisiaj będzie QA. I użyję znowu mojej kochanej tej podkładki, której używałem też ostatnio. I w ogóle co ciekawe, sobie tak zaglądam i znalazłem stare scenariusze w tej podkładce. Tutaj były wszystkie stare scenariusze do steszczeń i do tego poprzedniego poprzednienia też. Ale one będą się niepotrzebne, dzisiaj będą pytania do nowego Q&A do tego obecnego, zadawaliście pytania wszędzie gdzie się dało, czyli na Instagramie, na grupie na Facebooku, na Discordzie i na YouTube społeczności. Zebrało się tego 23 pytania, śmiesznie 23 jak ekipa 2. No i dobra, to już chyba nie ma co nic mówić, w takim razie po prostu przejdźmy do rzeczy. Dobra, najpierw takie dwa pytanka, które były też swoją drogą w qa QA. Czyli jakiej muzyki słuchasz? Jaka jest Twoja na piosenka? To jest pierwsze pytanie. Bez zmian, dalej słucham Popu i Rapu, Roka trochę mniej. Jak mi jakiś kawałek wpadnie, to słucham. Ale głównie słucham Rapu, głównie słucham SB Mafii w 5 Przede wszystkim jestem fanem Bdoesa. Ale też ostatnio zacząłem słuchać trochę Japsona, to nawet czasami coś posłucham. nie, co mi wpadnie w ucho, to będzie. Ale przede wszystkim jestem fanem Bdoesa. Drugie, czy jest jakiś gatunek filmowy, którego nie lubisz? I nic się nie zmieniło w tej kwestii. Dalej nie lubię horrorów. Znaczy, trochę się zmieniło. Mianowicie na nowo polubiłem horror takie z elementami komediowymi Temu na przykład świetnie się bo ogólnie obejrzałem sobie Wednesday Jak sobie mówię, i e, wiecie co? Zrobię sobie chyba powtórkę, bo oglądałem Rodzina Damsów ho 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 nad nim, kiedy ją ostatnio oglądałem. I horror z takimi elementami komediowymi jak najbardziej spoko, ale samych horrorów nie lubię. Nie podchodzą mi horrory, to nie jest gatunek dla mnie. Dobra, to już tyle starych pytań, możemy przejść już do nowych. Czy trenujesz jakiś sport lub sporty? Ogólnie to możecie wiedzieć, mianowicie jeżdżę rowerem, bo nagrywam wrogi rowerowe kiedyś i teraz, jak wyciągnę rower, to znowu. Bo ogólnie mam tak, że jak jest zima, to nie jeżdżę rowerem, więc tak mniej więcej od października, listopada do marca nie jeżdżę. Jest kwiecień, więc znowu rower wyciągał i sobie znowu pojeżdżę. To jest coś ponagrywamy, zobaczymy. Wiecie tak, jak to jest z, z Hedwogami: po prostu jak chcę coś wam pokazać, to wam pokazuję. Jak chcę coś pogadać, to sobie pogadam. Jak jest coś ciekawego, albo coś jaki nie ma niczego ciekawego, no po prostu sobie wyciągam telefon i nagrywam. Na takiej zasadzie działają te wrogi. Jak sam będzie przy rowerze, Jak będę chciał, to pojadę sobie na rower i nagram sobie, gdzie tam sobie jeżdżę, jak coś ciekawego ujrzę i będę chciał o czymś poopowiadać. Także czy jakiś wrok z będzie? Pewnie tak ale nie obiecuję, bo to wyjdzie losowo. Daj. skąd zamiowanie do matematyki? Tak, bo coraz częściej mówię o tym, że jestem studentem matematyki. Ogólnie tak, ja po prostu matmę zawsze rozumiałem i temu ją lubiłem. I po prostu jak wybiałem studia, to tak czułem, że ej, ja tą matmę lubię i rozumiem. I chciałbym coś z tego zrobić. Jakby jestem w stanie żyć tak, że coś, co jest oparte na matmie może być moim sposobem utrzymania się. Czy tak faktycznie będzie? Nie wiem, zobaczymy. Na razie studiuję tę matmę. Co będzie dalej? się okaże, jakby nie wiem co będzie się działo za rok, dwa, nie wiem jaka przyszłość mnie czeka, ale jeżeli faktycznie będę robił coś z tego z matmą, dla mnie to nie jest żadnym problem, Byłbym się mógł z tego jakoś utrzymać i byłby w moim życiu było jeszcze miejsce na zajmowanie się czymś filmowym, chociaż już nawet nie nagrywać, ale żebym po prostu mógł sobie pójść do kina, Coś sobie obejrzeć i z kimś sobie pogadać na temat filmów. Mi to będzie wystarczać. Ale padło też pytanie, czy znam definicję hajnego ciągłości funkcji w punkcie? Nie, nie pamiętam już tej definicji. Znaczy to jest ogólnie, już nie tłumacząc Wam, to jest po prostu jedna z takich podstawowych definicji, które mieliśmy na pierwszym roku studiów. Nie pamiętam już tej definicji i nie chcę jej pamiętać. Dobra, teraz seria takich szybkich pytań, gdzie po prostu mogę odpowiedzieć jednym słowem. Więc tak. Czy uważasz, że Ziemia jest płaska? Nie. Masz dziewczynę? Nie. masz rodzeństwo? Nie. Pizza czy kebab? Nie. nie. I sf dziennie? Zero. Lubisz placki? Lubię. I koniec. Możemy przejść dalej. Czy miałeś sytuację, w której mogłeś zginąć? A. Uh. I teraz szczerze mówiąc, nie wiem. Nie przypominam sobie, chyba nie. Zwłaszcza, co ciekawe, ja na przykład nigdy nie miałem żadnej kości złamanej. Ani ręki, ani nogi, ani nic. Także chyba miałem dość dużo szczęścia, że ja sobie jeszcze spokojnie chodzę i nic mi się nie stało. Co najdziwniejszego już ci zrobiłeś? Też nie wiem. Jakby się zastawiałem nad tym, jak sobie spisywałem pytania, a nic mi do głowy konkretnego nie przyszło. Jedynie jakkolwiek można powiedzieć, że w sumie to, że zacząłem grać na YouTube, no jest trochę dziwną decyzją, ale czy najdziwniejszą? Nie mam pojęcia. Chyba znalazłoby się coś większego, ale absolutnie nie wiem, co to mogłoby być. Co cię dręczy przed snem? Chyba takie coś, że po prostu e, nie wiem, co się może to stać. Jakby trochę takie, nie wiem, czego się spodziewać, czy nie wydarzy się jakaś katastrofa nagle, czy coś. Chyba. Tego się trochę czasami obawiam. Największy kompleks. Trochę brzucha mi jeszcze zostało. Ogólnie tak, jak nie wiecie, to w zeszłym roku schudłem. Schudłem 10 kg w sumie. Musiałam zrobić film o schudnięciu w końcu. Ale ogólnie jeszcze się próbuję zabrać do siłownie I jak się zabiorę, to wtedy też właśnie poprawię brzucha. Trochę zgubeczkajcie. Spróbuję się oddać, może będzie widać. Niezbyt widać chyba. Albo o, tak pójdę. Coś tam jeszcze tego brzucha zostało i chciałbym właśnie go zgubić na siłowni, a tylko się jakoś zebrać, dlatego nie mogę. Znaczy, mam chęć, tylko no nie, nie idzie za tym właśnie robienie, ale myślę, że w końcu się tym zajmę, pójdę i wtedy wam zrobię film o schudnięciu już taki kompletny, kiedy faktycznie będę wyglądał tak, jakbym chciał. Wtedy wam o wszystkim opowiem. Miałem to zrobić w ogóle pod koniec zeszłego roku, ale właśnie ta myśl o siłowni się pojawiła i ona się tak jest, czasami narasta, czasami zmniejsza się i finalnie na tą siłownię w ogóle jeszcze nie idę, choć powinienem, znaczy powinienem. Chcę. Chcę po prostu, żeby wyglądać tak, jakbym chciał wyglądać i dobrze się czuć w swoim ciele. Co uważasz za najważniejsze znaki ostrzegawcze? I tu Wam powiem szczerze, nie wiem. Czy ja po prostu, przez to, że jestem już dwa lata kierowcą, to ja się zastanawiałem, czy chodzi o znaki ostrzegawcze jako kierowca? Znaczy na drodze? Czy o znaki ostrzegawcze, jeżeli chodzi o ludzi? Nie wiem czy mówiąc, ale moja pierwsza mi w głowie to było znaki ostrzegawcze na drodze. Więc spróbuję odpowiedzieć na oba te pytania, znaczy na obie wersje tego pytania. Więc tak, jeżeli chodzi o znaki ostrzegawcze na drodze, to oczywiście niezastąpiony, najbardziej podstawowy znak, czyli ustęp pierwszeństwa. Jakby to jest najlepszy znak, jaki może istnieć, jeżeli chodzi o znaki ostrzegawcze. Natomiast jeżeli chodzi o znaki ostrzegawcze w sensie ludzi, czyli red flagi, to nie znoszę, jak ktoś kłamie, oszukuje wykręca się od czegoś i to często widać po prostu, że taki ktoś coś robi. Ja woje, jak ktoś jest szczery, nawet jeżeli nie chce mi powiedzieć, że na przykład czegoś by nie chciał zrobić to lepiej niech to powie. Lepiej niech powie, że czegoś nie chce, niżej, że ma się wykręcać jakimiś tam, wiecie, jakimiś głupimi kłamstwami. I w sumie tyle. W ogóle w, też w poprzednich kiedy też miałem takie pytanie, czego ja nie lubię u ludzi, to tam mówiłem właśnie, że fałszywości, kłamstwa i tak dalej. Nie cierpię kłamstwa. Mówcie prawdę, widzowie. Nawet najcięższą, ale mówcie. Prawda jest zawsze lepsza. Boże, mnie teraz jak jakiś, nie wiem, jakiś, teraz jakiś nagle specjalista od życia czy coś, nie? Jakiś life czy nie? Nie, nie chcę. I teraz znowu muszę powiedzieć coś takiego mega mądego. Mianowicie, Twoja zasada życiowa. Nie mam takiej zasady życiowej. Co to jest za pytanie w ogóle? Ale dobra, nie. Powiem tak, tak najprościej. Teraz dobra, uwaga, będę mówił ładnie. Widzowie, bądźcie dobrymi ludźmi. I będzie dobrze. I tyle. Jakby nie mam nic więcej do powiedzenia. O, to jest dobre. Czy masz jakieś zainteresowania, czy hobby, o których nie wiemy? I powiem wam szczerze, widzowie, ja obecnie poza YouTubem nie robię praktycznie nic. Właśnie dlatego że trochę brakuje mi tego a bo chciałem troszeczkę się więcej ruszać, bo fakt, że sobie dużo spaceruję, bo lubię, ale brakuje mi tego overa. Brakuje mi takiej większej aktywności fizycznej i mam nadzieję, że faktycznie w końcu się zbiorę, naprawię owe, bo jest zepsuty i go naprawię i zacznę jeździć, bo na razie to jedyne co robię to albo oglądam filmy, albo nagrywam filmy, albo gram w gierki. I ja nie robi nic innego. Ale szczerze, nawet Wam powiem, trochę mnie to cieszy. Jakby ja lubię to, że jestem YouTuberem, graczem i kinomanem. Mi się to podoba, ale też brakuje tej aktywności fizycznej. Niech tam. Ja chcę być w jakimś jeszcze ruchu, lubię to też robić. Ale też cieszy mnie to, że naprawdę ja się jałem teraz znowu YouTubem. Jakby jałem się chyba najbardziej odkąd tego YouTuba nagrywam. W tym momencie jałem się najbardziej. Cieszę się, że mogę coś nagrać. Czy shorta, czy normalny odcinek. Wszystko jedno. Lubię nagrywać po prostu. I dawno nie miałem tak wielkiej radości. Ja teraz po prostu, jak nie zrobię czegoś YouTubowego w jakiś dzień, to po prostu zaczynam wajować. Kiedyś, żeby tak zwajować z nic nie robienia, to potrzebowałem nie wiem, z dwa tygodnie albo nawet miesiąc. A teraz wystarczy, że nie zrobię czegoś dzień, dwa i po prostu już dostajesz szału i muszę coś zrobić. Zwłaszcza, że teraz też mam ekipę, więc zawsze mogę zrobić coś z kimś. A lubię robić rzeczy z ludźmi. Po prostu wiecie, napiszę, ej, zróbmy coś. I, I mnie to też strasznie jaja. Teraz ważne pytanie, i powiem tak: ja powiem to tutaj, teraz, i więcej już na takie pytanie nie odpowiem. Mianowicie, czy miałeś kiedyś depresję lub coś podobnego? Ci z Was, którzy nie byli ze mną w poprzednich latach, mogą nie wiedzieć. A ci, którzy byli, wiedzą, że tu na kanale przez pewien czas, i to dość długi, bo dwa lata, dział się straszny chaos. Mianowicie, moje zdrowie psychiczne nigdy nie było jakieś super zdrowe. Jakby zawsze miałem jakiś problem psychiczny, tylko że raz mniejszy, raz gorszy. I w 2019 roku moja psycha strasznie siadła. Przez co ja się czułem strasznie źle, no i też odbiłaś to na YouTube. Nie potrafiłem robić tutaj rzeczy dla Was, bo źle się czułem. I tak dopiero po dwóch latach zacząłem jakoś coś z tym robić. Tu już mówiłem o tym niedawno w e, specjalnej 1000 słów. Poszedłem na terapię. Mogę, łam, że ja potrafię powiedzieć tak otwarcie, że chodzę na terapię. Jakby wcześniej to było nie do pomyślenia. Ale faktycznie chodzę na terapię. Jest całkiem dobrze. I to przekłada się też na to, że faktycznie ja tego YouTube'a robię. Ja mam się tym. A gdy chcę je robić, to też jestem szczęśliwszy. No takie powiedzmy błędne koło, nie? Robię YouTube'a, jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy, robię YouTube'a. Ale mam nadzieję, że rozumiecie więcej o co chodzi. I cóż, Daj jakiś pomysł Mam, ale będę miał je zawsze i jakoś muszę się z nimi mieć, ale na terapii jestem cały czas, jest dobrze, więc no jest dobrze po prostu, jak zresztą sami widzicie, normalnie sobie nagrywam filmy, daję wam coś fajnego, ja się z tego cieszę, więc... Jest wszystko w porządku. Dobra, ci wydaje, już tylko cztery ptanka zostały. Co jest Twoim największym celem lub marzeniem, albo co było? I tak, e, jeżeli chodzi o jakiś taki wielki cel, to cały czas mam ten sam. Jakby mi się marzy ogólnie, ja już może, może zabrzmi trochę jak żebym był stary, ale też mam 22 lata w tym roku. Ja chciałem kiedyś założyć rodzinę. Chciałem kiedyś założyć rodzinę, może dzisiaj mieć dzieci. Ja wiem, może to brzmi trochę dziwnie, ale takie jest po prostu moje marzenie. Chcę kiedyś założyć rodzinę. I to jest mi się wydaje takie moje największe marzenie życiowe. A jeżeli chodzi o jakieś takie mniejsze marzenia, to moim marzeniem było 1000 subskrypcji na YouTube. Co? Udało nam się spełnić w zeszłym roku, także bardzo Wam dziękuję. Po raz już nie wiem, który Wam dziękuję, ale po raz Enty po prostu. Student matematyki po raz Enty wam dziękuję. I też chciałbym skończyć studia. Jakby będzie to dla mnie takie coś po prostu, będę się cieszył, że te studia skończę. I chyba w sumie tyle. Nie wydaje mi się, żebym jeszcze coś marzył sobie. Chyba tylko tyle będzie. Czy masz jakieś filmy, seriale, książki, gry, które mógłbyś polecić? I ogólnie powiem Wam szczerze tak. Jak sami widzicie po kanale, głównie zajmuję się gwiezdnymi wojnami i Marvel I tak faktycznie jest. Jestem w trakcie nadabiania rzeczy gwiezny Wojny, które mnie ominęły i nadabiania całego MCU, Bo go po prostu nie oglądałem, bo nie byłem fanem. Jeżeli chodzi o MCU, to już jest całkiem spoko. Bo jestem na w dowie zostało mi, jeżeli dobrze pamiętam, 15 rzeczy. Jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, to muszę narobić jeszcze Boba Fetta i potem biorę się za serial animowane, więc, no, trochę tego jeszcze jest. Więc Ja nie zajmuję się ogonem innych rzeczy. Chciałbym też jeszcze sobie pogadać anime, bo też mam kilka, ale na razie zajmuję się Gwiezdnymi wojnami i Malverem. Chociaż myślę, że jest jedna rzecz, gdzie mógłbym Was zachęcić. Mianowicie, myślę, że wśród Was znajdą się osoby, które odnalazłyby się w uniwersum Harry Pottera. Jest to moje trzecie uniwersum obok Gwiezdnych Wojen i Malwe'era. Trochę przeze mnie zaniedbane, bo nie mam kiedy czytać książek. Jakby tam na półce Mam wszystkie siedem książek i moim celem jest też, żeby je przeczytać, tylko najpierw muszę nadrobić rzeczy Gwiezdno Wojny i marwerowskie, a potem dopiero książki z Harry Pottera. Ale w każdym razie, myślę, że wśród Was znalazłyby się osoby, które by się w uniwersum Harry Pottera odnalazły. Myślę, że komuś z Was by się spodobało tam, jakby magia też istnieje w Marvelu, w Gwiezdnych Wojnach, no moc, powiedzmy, jakoś można określić ją jako magię, zwłaszcza, że w Mando Jedi byli nazwani czarownikami. Także zapraszam Was wszystkich do Harry Pottera. Miejsca się zawsze znajdzie. I w końcu, na sam koniec, dwa pytania. Do ja naprawdę zawsze czekam, aż ktoś zada mi pytanie YouTube'owe. I zadane są dwa. Najpierw. Czy nagasz coś jeszcze z Claudiem i Przy okazji, czy czekasz na Ninjago Zjednoczeni? Okej, okay. kim jest Krałdy, bo nie każdy może wiedzieć. Mój kumper już pod nickiem na YouTubie Claudio, on się zajmuje Lego. Po prostu opowiada o Lego. Głównie o Lego Ninjago. Ja ogólnie w zeszłym okiem zrobiliśmy sobie krosa. Do mnie na kanał weciał wjazd na chatę do Klaudusza, a u niego na kanale zrobiliśmy sobie omówienie 16 sezonu Ninjago. I czy zrobimy coś jeszcze z Crowduszem? Nie, ponieważ się z w międzyczasie i po prostu już uważam go za tennego wroga. Nie, tak naprawdę to nie. <śla> za dużo już piwapisowych żartów, już za nim wystarczył. Aż tak na serio. Jeżeli chodzi o Kradusza, to my tak sobie zawsze mówimy, że coś sobie kiedyś nagramy, bo chcemy coś razem nagrać. I jedynie zasugerowałem ostatnio Kraduszowi, że najprawdopodobniej co moglibyśmy nagrać, to byłaby jakaś recenzja filmu. Kradusz do kina chodzi prawie codziennie, on ogona chyba wszystko co wychodzi. Więc po prostu on pójdzie na jakiś film, ja uznam, że ej, ten film w sumie jest spoko, też bym poszedł. I potem zaproszę Kradusza do siebie na recenzję, zrobimy wspólną recenzję i chyba będzie w sumie tyle. Natomiast jeżeli chodzi o ninjago, nie wiem, czy Kradusz by też chciał, że coś zrobić ze mną, jeżeli chodzi o z zjednoczeni i jeżeli chodzi o czekanie na nie, to ja w ogóle na nie nie czekam. Da tego, że kompletnie nie wiem co tam się dzieje. Znaczy tak, kiedy skończy się 16 sezon Ninjago i dowiedziałem się, że ma wyjść coś nowego, to wtedy bardzo czekałem. Ale w momencie kiedy wychodzą już materiały, ja kompletnie nie wiem co się dzieje. No to już moje czekanie jest takie mniejsze W onej chwili muszę sobie przejrzeć wszystko co tam się dzieje Akurat Kaz już ma o tym odcinki, więc sobie u niego obejrzę I myślę, że wtedy wejdę w tą jakby taką e, Fazę czekania, jakkolwiek to nie przyjmie, Że po prostu będę się ekscytował tym Że ma wyjść coś nowego od Ninjago I będę na to czekał Tam coś słyszałem, że ma w końcu być rozbudowany wątek Innych krain, także spoko Bo tego było mało I na koniec najważniejsze pytanie, na które jak mówiłem zawsze czekam Czy planujesz jakieś zmiany w kontencie? Oczywiście, że tak Będę tu mówił głównie o kontencie filmowym, bo kontent wrogowy stoi bardzo dobry ja się świetnie bawię, czasami jest jakiegoś wogacka nagrań, czasami szotek jakieś rzucę. Jakby tu nie ma, tutaj nie ma problemu, tu wszystko dobrze stoi. Natomiast, kontent filmowy, no tu jest problem. Mianowicie, tak, jak dla mnie, ja się trochę zastałem w miejscu. Dlaczego? Jak zaczynałem z kontentem filmowym na tym kanale, to cały czas robiłem to samo. Były to recenzje i streszczenia czy ich despekcje. Potem streszczenia zniknęły, pojawiły się omówienia, newsy, analizy i różne inne takie kombinowania, a teraz znowu wróciliśmy do punktu wyjścia, znowu mamy dwie serie, czyli recenzje i omówienia. Jakby od kilku miesięcy nie robię nic innego, w kontencie filmowym. I to nie jest tak, że ja nagle chcę te sobie usuwać. Nie. Nawet Was pytałem, czy w ogóle daj Wam odpowiadają recenzję i mówienia i dużo część z Was powiedziała, że tak. Co mnie bardzo cieszy. Bardzo Wam dziękuję. Natomiast kwestia jest też taka, że ja od samego początku, jak wróciłem tutaj na kanał z kontentem filmowym w 2021 roku, moim celem było to, żeby też w pewnym momencie zacząć robić takie materiały bardziej rozbudowane, takie jak ja to określam, duże odcinki. To znaczy właśnie jakieś analizy, teorie, takie nie, wiem, opowiedzenie historii, których nikt nie zna. Jednym słowem takie większe zagłębianie się w filmy. Fakt, że czasem jak wyjdzie jakiś zjazd, to go analizujemy, ale dla mnie to jest za mało. Ja od samego początku chciałem takie materiały robić i szczerze mówiąc, taki materiał zrobiłem tylko jeden w ciągu tych dwóch lat od mojego powrotu. Jest to konkretnie film, czego brakuje w uniwersum Harry Potter. Jestem z tego materiału bardzo zadowolony. W ogóle też Wam się bardzo spodobał, także po raz już n plus 1 czy n typu z 2, dzięki. Ja takich materiałów chciałbym robić więcej, bo takie materiały mi się naprawdę podobają. Jakby sam fakt tego, że mogę się tak zagłębić w uniwersum jakiś, w jakiś film, po prostu jest super. Pytanie w takim razie, czemu ich nie robię? Powiem tak, ja mam straszny problem, jeżeli chodzi o robienie takich materiałów, ponieważ do takich materiałów potrzebny jest scenariusz, a ja nie umiem pisać scenariuszy. Jak tu mam scenariusze, tych właśnie tam streszczeń. To tam, szczerze mówiąc, ja z trudem pisałem ze scenariuszem i to zajmowało po kilka dni. A szczerze mówiąc te scenariusze były bardzo proste, bo nawet nie pisałem tego, co mam powiedzieć, tylko pisałem w punktach, co mam powiedzieć. Nie jakby wiecie, taki praw wydarzeń sobie robiłem, jak na języku polskim. A do tych właśnie dużych materiałów będę tak to określał, potrzebnym jest właśnie scenariusz. Potrzebnym jest dokładne rozpisanie tego, co ja mam w tym odcinku powiedzieć. Niestety nie jestem w stanie tych wszystkich informacji zapamiętać i polecić z głowy, dlatego muszę mieć to zapisane na kartce. Zacznijmy na kartce. W łodzie. I Ja się teraz uczę takiego pisa mam zaplanowane trzy takie odcinki i pierwszy już jest pisany, w sensie no już mam kawałek napisany i próbuję pisać dalej, idzie mi to lepiej niż przypuszczam ale dalej idzie to opolnie, więc no muszę się po prostu tego nauczyć i jak się nauczę i będzie mi to szło całkiem dobrze, to takich materiałów będzie coraz więcej I ja będę szczęśliwy po prostu, bo takie materiały chciałem robić a i tak już dwa lata czekam na objętych materiałów w 2021 nie zbiłem ani jednego, w 2022 zbiem jeden, a w tym roku nie ma jeszcze żadnego, więc nie mogę, że tak powiem przespać kolejnego roku, tylko trzeba się wziąć w końcu do roboty. Także jeżeli mi się to wszystko uda, to ok, będą cały czas recenzje i mówienia, ale spodziewajcie się też czegoś lepszego, czegoś bardziej zbudowanego. Oby mi się to udało, bo po prostu do. No, no ja już bardzo chcę, moja chęć cały czas rośnie do objętych materiałów i trzeba się w końcu wziąć i takie materiały robić. Dobra, odpowiedziałem już na wszystkie pytania, także to już będzie na tym w tym odcinku. Jeżeli wam się spodoba, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i, nie wiem, napiszcie jakiś komentarz, co tam sądzicie, coś o tych pytaniach, cokolwiek, zostawcie sobie jakiś ślad. No i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa!